nam się pomarańczowo. Jesteśmy na meczu w Dortmundzie, Holandia, Anglia. No na razie z Holendrami, którzy tak mnie śmieszą, że ledwo tutaj stoję, bo są naprawdę bardzo pomysłowymi kibicami. Dają nieźle radę, także zobaczcie naszego vloga z meczu. Woohoo! Na 100% ci Holendrzy wygrają. Przynajmniej już mają 1-0 za to wszystko, co tutaj w mieście robią. Anglicy tak nie za bardzo, ale Holendrzy zabawa jak cholera z nimi jest. Pójdziemy sobie na stadion piechotą znowu. Zobaczcie, tutaj jest ten nasz zielony dywan. Piechotą 3 km idzie się, no i na pewno się wtedy trafi. Teraz grają dla Anglików. Są nastawieni tak bardzo agresywnie, bym powiedział, do Holendrów, ale jak nasza kapela zaczyna śpiewać i grać, no to naprawdę się wszystko zmienia całkowicie. Anglicy się uspokajają, nawet uśmiechają, można powiedzieć, no i potem jest to wiele, wiele fajniej. Dobra, do stadionu już naprawdę kilka kroków. Muszę siedzieć cicho, bo tutaj zdenerwowani Anglicy przed meczem. Pokażę wam z przodu, jaka ekipa duża idzie. Już naprawdę niedaleko. Dwa zupełnie inne światy, jeżeli mam być szczery, Holendrzy i Anglicy. Który wy wolicie, to musicie sami sobie odpowiedzieć, bo ja nie będę tutaj stronniczy. Zobaczcie, kogo spotkałem. Gary Southgate jest pod stadionem. O, wszyscy sobie robią z tym panem zdjęcia, bo rzeczywiście jest podobny do Gary'ego Southgate'a. Dobry wieczór, Polska. Hello, how are you? Do you know any Polish players or anything from Poland? Jerzy Dudek! I'm a Liverpool fan, so Jerzy Dudek will always have my heart. Thank you. Zobaczcie, jaka burza idzie tutaj do nas. Jest naprawdę mega ciemno, w ogóle w ciągu minuty zrobiło się tak, jakby było już porządnie, bardzo, bardzo wieczorem. Ale pada, patrzcie jak pada, nie wiem czy to widać na kamerze, ale to jakaś masakra. A młody tam został, młody jest dobrym dzikiem, dawaj! Za chwilę ma znowu lunąć deszcz, więc śpieszę, żeby oglądać spotkanie, a po nim zobaczymy, czy Holendrzy dalej będą tacy szczęśliwi, czy może Anglicy przejmą pałeczkę, jeżeli chodzi o kibicowskich liderów. Spróbuję tam wejść, ale nie wiem, czy to się dobrze skończy. Made it, you made it! Thank you, well, I'd like to thank my substitutions and the fans for their amazing support. What a performance today from the boys. We'll see you in the finals, Hispania! Lepiej dzisiaj grali zdecydowanie. W końcu Southgate trafił ze zmianami, jakby wyczuł, bo Kane był zmęczony, Foden już też był zmęczony, dał świeżego Palmera, przyniosło rezultat. A tak właściwie to jest mój 17. mecz na tym Euro.